ocenę biologiczną warto rozpocząć od opracowania ostatecznej formy wyrobu medycznego, ponieważ ocenie musi podlegać wyrób w takiej formie, w jakiej finalnie będzie udostępniany użytkownikowi na rynku. Ocenę biologiczną wyrobu trzeba wykonać w oparciu o zapisy rozporządzenia MDR 2017/745. Rozporządzenie to zawiera ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i działania, które muszą być spełnione, żeby wyrób mógł być wprowadzony do obrotu. Wymogów tych jest 23. Najbardziej istotne dla oceny biologicznej są wymogi 1, 4, 6, 7 i 10. Dla niektórych wyrobów również wymóg 12 lub 13. I należy zastanowić się, czy nasz oceniany wyrób spełnia te wymogi. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, to należy opracować odpowiednie działania w tym kierunku, żeby te wymogi mogły być spełnione. Ocenę biologiczną wyrobu warto przeprowadzić, posługując się normą międzynarodową ISO 10993, która w całości dedykowana jest ocenie biologicznej wyrobu. Normę tę warto mieć pod ręką, ponieważ zawiera ona bardzo przydatne flowcharty, które będą nas prowadziły krok po kroku przez kolejne etapy oceny biologicznej, a etapy te będą różne dla różnych rodzajów wyrobów. Dlatego ta kategoryzacja, której nie należy mylić z klasyfikacją wyrobu medycznego, jest istotna. Kategoryzacja wyrobu jest oparta o zapisy normy, o której mówię, i należy określić czas, rodzaj i częstotliwość kontaktu wyrobu medycznego z tkankami ciała. Jest to bardzo kluczowy etap, dlatego że determinuje on sposób przeprowadzenia oceny. Inaczej będzie wyglądać ocena wyrobu takiego, który kontaktuje się z nieuszkodzoną skórą, a inaczej implantu. I jest to oczywiste, ponieważ ryzyko związane ze stosowaniem tych wyrobów będzie inne. I tutaj dochodzimy do kwestii ryzyk i zagrożeń związanych ze stosowaniem wyrobu medycznego. Jest to bardzo istotna kwestia, której nie można pominąć, gdyż zgodnie z tytułem normy ISO 10993 część pierwsza, ocena wyrobu medycznego stanowi element uporządkowanego procesu zarządzania ryzykiem. W związku z tym producent taki proces zarządzania ryzykiem zobowiązany jest prowadzić. Po określeniu już kategorii wyrobu, zagrożeń i ryzyk związanych ze stosowaniem wyrobu należy opracować plan oceny biologicznej. I tutaj znowu w sukurs przychodzi nam omawiana norma, ponieważ elementy, które powinny być zawarte w planie oceny biologicznej, przedstawione są w załączniku B do tej normy. Cały proces oceny biologicznej powinien zakończyć się sporządzeniem raportu z oceny biologicznej. Raport ten musi zawierać takie dane i w takim zakresie, by jednoznacznie można było udowodnić, że stosowanie wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem przez cały okres jego życia nie stwarza nieakceptowalnego ryzyka biologicznego dla użytkownika. I plan oceny biologicznej wraz z raportem stanowić będą część dokumentacji technicznej wyrobu medycznego.